To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj moim Państwa gościem jest osoba wyjątkowa, profesor Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka, była prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, neonatolog, która od lat doradza i współpracuje z neonatologami ukraińskimi. A porozmawiamy dzisiaj trochę o tematach wojennych, no bo w końcu mamy wojnę na Ukrainie. I porozmawiamy o tym, jak chronić tych, których wojna może dotknąć najbardziej, którzy są tak naprawdę bezbronni. Porozmawiamy o pomocy ukraińskim wcześniakom. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Miło mi bardzo być z państwem. Wprawdzie sytuacja jest tragiczna i wszyscy z niedowierzaniem patrzymy na to, co się dzieje. Myśleliśmy, że nasze pokolenie, moje, chociaż już 50 lat, pracuje w neonatologii, a ponad 70 lat żyje na tym świecie. I dla naszych dzieci, dla mojego syna, dla wnuków, to nie chcielibyśmy, żeby znowu ta wojna tak doświadczyła nas wszystkich, z których oczywiście wiemy to z ust naszych rodziców czy dziadków. To jest niewiarygodne. Niewiarygodne, że to mogło się zdarzyć, że widzimy te szkielety domów zbombardowanych, że widzimy ostrzelone szpitale. No właśnie. I tak jak pani redaktor powiedziała, cierpią wszyscy, ale my przede wszystkim najbardziej myślimy o noworodkach. My nie wiemy, co one będą pamiętać z tego okresu, kiedy przyszło im się urodzić na przykład w schronie. Mamy nadzieję, że nic, ale do końca nie jesteśmy tego pewni. Jesteśmy z nimi, z rodzicami i z tymi dziećmi. Koalicja dla Wcześniaków, która powstała w 2012 roku, przede wszystkim oczywiście wspiera rodziców wcześniaków polskich, co jest zrozumiałe. I na różnych tak powiem, polach, tak? Nie będę może szczegółowo o tym mówić, ale to są i przede wszystkim pomoc edukacyjna. Wydajemy gazetki, książki, bajeczki dla starszych dzieci, dla rodzeństwa naszych wcześniaków. To jest oczywiście zawsze wsparcie dla, czy pomoc, albo wspólny kierunek z Towarzystwem Neonatologicznym, z konsultantem krajowym w dążeniu do jak najlepszej opieki dla naszych wcześniaków, kompleksowej, złożonej opieki. To jest walka o wzmacnianie odporności naszych wcześniaków. Walka, którą przeszliśmy przez wiele lat, to jest walka o profilaktykę przeciwko najczęstszym zakażeniom układu oddechowego spowodowanym wirusem RSV, respiratory syncytial virus. To jest oczywiście wiele, wiele naszych aktywności, ale teraz parę dni temu, od początku wojny, od początku jak ten psychopata szaleniec zaczął bombardować ukraińskie miasta, nie tylko my, nie nasza koalicja dla wcześniaka, ale również matkowe LOWE, również tęczowy kocyk i Neonatus. To są właściwie cztery organizacje, które w tej chwili, w tym momencie działamy razem. Aczkolwiek my mamy stowarzyszenie, które działa razem, bo tych prorodzicielskich organizacji wspierających wcześniaków jest więcej. Ale w tej chwili działamy razem. Matkowe LOWE z Łodzi założyło konto. Konto pomagaj.pl, ale koszty tak naprawdę realizowane są przez naszą koalicję dla wcześniaków, to znaczy koszty.
ponieważ my zaczęliśmy zbierać przede wszystkim pieniądze na sprzęt dla noworodków ukraińskich, to znaczy dla oddziałów neonatologicznych. Ale chcemy, żeby ta pomoc była bardzo skoordynowana. My wiemy, że pomagają wszyscy. No że tak. pomagają wszędzie na różne sposoby. I to jest wspaniałe, to co widzimy, prawda? Ta ofiarność Polaków na wielu oczywiście płaszczyznach jest wspaniała. Ale my chcemy, żeby ta pomoc była bardzo skoncentrowana. I dlatego, ponieważ ja, tak jak pani redaktor wspomniała, rzeczywiście od wielu lat współpracuję z neonatologami Ukrainy. Również też jako taki doradca Children's Medical Care Foundation, organizacji z Los Angeles, która wspiera neonatologów Ukrainy, kiedy wspierała polskich neonatologów, a teraz rzeczywiście bardzo wiele robi dla neonatologów ukraińskich. Ale no my mamy najbliżej i tej fundacji jest najbliżej do nas, że tak powiem. Stąd nasi lekarze wyjeżdżają na Ukrainę, szkolą neonatologów ukraińskich, no trochę tak kolokwialnie może mówiąc, przy inkubatorach, a więc to jest bardzo ważne, prawda, że nie tylko webinary, tak, nie tylko wykłady, nie tylko zapraszanie na polskie konferencje, bo wielu neonatologów, zwłaszcza z zachodniej części Ukrainy, świetnie mówi po polsku i rozumieją po polsku. Oczywiście my organizujemy też międzynarodowe konferencje, a młoda generacja Ukrainy świetnie mówi po angielsku, biegle, także to jest... Świat jest dla nich też stoi otworem. Pani profesor, mówi pani o zakupie sprzętu. Tylko my widzimy obrazki takie, że te oddziały tak naprawdę przenoszą się do piwnicy, do schronu. Jaki to będzie sprzęt? Bo ja rozumiem, że to nie będzie sprzęt wielkogabarytowy, bardzo skomplikowany, tylko wy raczej nastawiacie się na to, żeby dopasować się do tej bardzo trudnej sytuacji, prawda? No chcemy się oczywiście dopasować. Rzeczywiście zbieramy ten sprzęt, ale tak jak powiedziałam, nie chaotycznie, tylko dzięki moim kontaktom z neonatologami, a przede wszystkim z prezydentem Ukraińskiego Towarzystwa Neonatologicznego, panią profesor Znamieńską. Działamy jak gdyby wspólnie, to znaczy od pani profesor Znamieńskiej otrzymaliśmy listę najbardziej potrzebnego sprzętu. I my raczej skupiamy się, można powiedzieć, na drobnym sprzęcie, czy na drobniejszym sprzęcie, ale takim, który ratuje życie noworodkom, tak? Ale więc tym, które są potrzebne do resuscytacji, do codziennej pielęgnacji, ale dzieci przedwcześnie urodzonych. I tak jak pani powiedziała, to jest tragedia, że noworodki muszą zejść do schronów. I tutaj rzeczywiście jest już też potrzebny duży sprzęt, tak? Bo żeby stworzyć oddziały w schronie, a to się dzieje, tak? Bo tak naprawdę to muszą być dwa oddziały. Musi oczywiście, być normalnie, tak jak był. Okresowo muszą być dwa. I dlatego my współdziałamy oczywiście z Polską Misją Medyczną, która nam zaoferowała dystrybucję tego sprzętu, który my zbierzemy. Podpiszemy, dlatego że to będzie aż dla 24, właściwie chyba już 26 oddziałów neonatologicznych. I dlatego mówię, że ta pomoc, tak, jest naprawdę zintegrowana. Tak? My idziemy w tym kierunku. Nie wysyłamy tak naprawdę rzeczy do jednego oddziału, aczkolwiek zdarzyło nam się dwa dni temu, że do dwóch oddziałów, do Iwano-Frąckowsko i do Lwowa, wysłaliśmy na ratunek mleko. Udało się zorganizować to w ciągu kilku godzin, 500 buteleczek mleka w płynie dla wcześniaczków, mleko w proszku, pieluchy takie najmniejsze, tak, dla naszych malutkich wcześniaczków, także różne środki do pielęgnacji skóry, ale to była taka spontaniczna rzeczywiście akcja, której ja oczywiście nie chcemy się bronić przed tą akcją, ale chcemy, żeby to było szło rzeczywiście globalnie, bardziej, tak? Żeby to była taka akcja globalna. Natomiast Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, no można powiedzieć, no trudno powiedzieć, że się przyłączyła do nas, tak? Ale jesteśmy w stałym kontakcie z tą wspaniałymi ludźmi i oni właśnie zbierają większy sprzęt, bo mają, tak? Monitory, respiratory,
łóżeczka też noworodkowe, przede wszystkim aparaty do wspomagania oddechu. No właśnie, żeby czasowo zacząć tak od czegoś, żeby oni mogli stworzyć te oddziały w sądach, ponieważ również pamiętajmy. I o tym też trzeba myśleć. Oczywiście nie wiemy, jak to się skończy. No nie wiemy. Niestety. Ale chcemy myśleć o tym, że będzie trzeba to wszystko odbudować. No i trzeba będzie. I ten sprzęt będzie musiał iść strumieniem do tych oddziałów, prawda? W związku z tym, no o tym też już myślimy, ale na razie działamy tu i teraz i w tej chwili transporty pod bombami są przewożone, wprawdzie oczywiście z jakimiś naklejkami o akcji humanitarnej, ale podobno to nie robi wrażenia na jeźdźcy. W związku z tym też obawiamy się, jak zbierzemy ten, mam nadzieję, duży sprzęt, bo to już się dzieje, codziennie jest. No musimy wierzyć, że dojedzie. Tu też oczywiście neonatolodzy ukraińscy wtedy muszą się mocno włączyć do tej akcji. Na razie mamy duży magazyn, gromadzimy tam ten sprzęt, wolontariusze będą pakować ten sprzęt w tych 24 czy 26 pakietów czy kartonów z dokładnie oznaczonymi adresami oddziałów i on pojedzie. Pani profesor, ma pani kontakt ze specjalistami, z neonatologami z Ukrainy. Co oni mówią? Jak to teraz wygląda? I w jakich warunkach oni ratują dzisiaj życie tym dzieciom, tym noworodkom, tym wcześniakom, bo tu trzeba powiedzieć, że no wcześniak to nie jest po prostu mały noworodek, tylko to jest pacjent bardzo wymagający i od tego początku często zależy jego dalsze życie. Mówiąc o wcześniaku, panie redaktor, to my tak naprawdę bardzo rzadko, oczywiście to jest ważne, tak? Ale rzadko mówimy o masie, tak jak pani mówi, mały, tak? Mały ludzie noworodek. Tak odbierają. To nie jest mały noworodek. Musimy nauczyć się wszyscy i to edukujemy też całe społeczeństwo. Przy okazji oczywiście naszych rodziców, chociaż rodzice wcześniaków są wspaniali i oni doskonale wiedzą, że to są przede wszystkim niedojrzałe noworodki. Niedojrzałe noworodki. A co oznacza niedojrzałość noworodka? Oznacza przede wszystkim niedojrzały układ oddechowy, a więc niedojrzałe płuca, bez których oczywiście nie możemy żyć. Stąd te pierwsze godziny i pierwsze te dni życia. Tak? Po pierwsze, to są ogromnie drogie, tak. Ale to, o tym już nie mówmy. Natomiast to są te najważniejsze chwile, prawda? Kiedy my musimy wspomóc ten oddech. To jest pierwsza rzecz, bo jeżeli pęcherzyki płucne nie otrzymują tlenu, bo są niedojrzałe, bo nie mają tak zwanego surfaktantu, który my wszyscy mamy. Czyli substancja, która wyściela pęcherzyki płucne i ułatwia, w ogóle pomaga, jest odpowiedzialna za nasze oddychanie. Wcześniak szczególnie taki, który urodził się poniżej 28 tygodnia ciąży, czasem poniżej 32 tygodnia ciąży, to jest 24, 25, 26 tygodni, 700 gramów, 800 gramów. On nie ma surfaktantu, a te pęcherzyki płucne są raz malutkie i nie mogą się tak naprawdę dobrze rozprężyć. Więc to jest nasze pierwsze działanie. Ale pamiętajmy, że tych problemów za chwilę jest znacznie więcej. One się piętrzą, bo dotyczą każdego organu. Tak? Oddech. Dlatego najważniejszy, ten pierwszy oddech, a przede wszystkim zapewnienie tego pierwszego oddechu. No stąd mówimy o tym, żeby to, co jest w tych pakietach, teraz pójdę do Ukrainy, to jest przede wszystkim to, co pozwala też w prawidłowym oddechu. To są jakieś kaniulki donosowe, to są zestawy ambu do wspomagania takich oddechu bezpośrednio po urodzeniu. To są tak zwane CPAP-y, czyli takie urządzenia, które pomagają właśnie w rozprężeniu płuc. I to jest dla nas, tak można powiedzieć, dosyć drobny sprzęt, ale oczywiście taka są to... Taka norma na oddziale. Prawie, że oczywiście, że norma, no, ale ten większy sprzęt to rzeczywiście już mają te duże firmy, które też być może będą nam dostarczać. Myśmy wczoraj mieliśmy koalicję dla wcześniaków, ja i Rabrze Zaskawice, mieliśmy rozmowę z
neonatologami z Miami, ze Stanów, którzy też nam pomagają, przede wszystkim odznaczają nas na tych wszystkich społecznościowych serwisach. I oni zbierają też dla nas pieniądze i będą pewno myśleć też o przesyłaniu dużego sprzętu. Tak? To jest dla nas też bardzo trudne logistycznie do opanowania, do ogarnięcia. No ale musimy i chcemy, przede wszystkim chcemy, no ale musimy też, bo to ratujemy ukraińskie wcześniaki. To jest nasze hasło, to jest hasło w naszego logo, nowego logo tych czterech w tej chwili organizacji. Raz jeszcze powtórzę, nasza koalicja dla wcześniaka, matkowe, Love, które stworzyła to konto. To jest Neonatus z Krakowa. To jest ten tęczowy kocyk znamy słowa. Także my tu chcemy, wszyscy realizujemy i idziemy w jednym kierunku, czyli raczej tej pomocy globalnej, prawda? Ale oczywiście, że jeżeli ktoś ma z neonatologów, na pewno mają kontakty z poszczególnymi oddziałami neonatologicznymi, no to już bardzo prosimy, żeby raczej załatwiali, oczywiście, że my pomożemy w kontaktach, tylko raczej byśmy chcieli, żeby to już załatwiali bardziej w transporcie oddział neonatologiczny Polski do oddziału ukraińskiego. Chociaż rozumiem, że i myślę, że polskiej misji medycznej, która nam zaoferowała transport specjalnej firmy, będzie łatwiej też przewieźć to, czy zrealizować ten transport, jeżeli będzie miała tego więcej, prawda? No tak. I już, przepraszam, posegregowane przez nas, posortowane dla każdego oddziału, tak? Na każdym pakiecie będzie ty nazwa tych oddziałów. No właśnie, a co ci neonatolodzy ukraińscy mówią dzisiaj? Jak opowiadają, pani profesor? Oni przede wszystkim pracują, ale prawdą jest, że odpowiadają na moje, oczywiście ja nie mam kontaktu ze wszystkimi, ale odpowiadają na każde nasze sygnały. Profesor Znamieńska, tak jak powiedziałam, prezydent Stowarzyszenia Neonatologów Ukraińskich, na moje hasło potrzebuje jednak dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy takiego listu od ministra. On się zaraz znalazł. Tak? On się zaraz praktycznie potrzebuje tej listy. Bardzo proszę. Jest oczywiście, tak? Potrzebuje tej listy tych od oddziałów. To rzeczywiście od tego oczywiście to się zaczęło. A przepraszam, że powiem, zwykli szarzy neonatolodzy, no tacy jak ja, chociaż ja już niestety nie pracuję przy inkubatorze. Pani profesor jest bardzo po prostu skromna. Pani profesor jest ikoną polskiej neonatologii, co tu dużo mówić. No więc w każdym razie, dziękuję bardzo, ale staram się zawsze robić to, co umiem, a teraz działam trochę inaczej, ale mam z tego też oczywiście satysfakcję i oby nam to wyszło. Trochę pani redaktor mi przerwała mój wątek, ale... Przepraszam, ale musiałam tutaj naprostować, bo nie jest pani zwykłym neonatologiem. Neonatolodzy po prostu przede wszystkim pracują, ciężko pracują, ale też odpowiadają na moje, słuchajcie, co potrzebujecie teraz, co się dzieje. Wysyłamy takie obrazki, czy to jest prawda, czy to nie są jakieś fake newsy, czy rzeczywiście to są te sytuacje tak, jak to wyglądają. Proszę, zweryfikujcie te informacje. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. No wiemy, że wczoraj chyba zginął lekarz, tak? Zginęła anestezjolog. Nie neonatolog, ale oni też potrzebują bardzo ostatnio, jak mówię, przynajmniej takich plecaków, w której jest sprzęt pierwszej pomocy nie tylko dla żołnierzy, ale też właśnie dla lekarzy, którzy wychodzą, prawda? No tak, bez lekarzy na nie będzie dalszej pomocy. No to jest trudno. To jest sprzęt typowo amerykański, ale prawdopodobnie jest dostępny w Polsce. I my się może też tym... No, nie wiem, czy zajmiemy, ale najpierw musimy zrobić to, zabezpieczyć dzieci. I oczywiście pytamy się, co jeszcze potrzebujecie. Konsultant Lwoma też jest ze mną cały czas, że tak powiem, w kontakcie. Także przede wszystkim to tak wygląda. No, oni są przerażeni. Przerażeni byli przed wybuchem wojny, tak? Ale no, nie wierzyli w to. Oni właściwie to nas uspokajali. Myśmy się tej wojny bali
bardziej. Nie wiem, czy powiem, czy parę dni wcześniej, czy wcześniej, no bo no jednak do nas docierały te informacje też ze Stanów, prawda, i patrzyliśmy raczej, tak, oni mówili, oni w to w sumie nie uwierzyli, ale proszę zobaczyć, co oni, jak oni walczą, jaki to jest w tej chwili naród, jak ten naród jest zjednoczony. A neonatolodzy, no, pracują, tak, bo oni takie obrazki po internecie dosyć krążyły, te z Dniepra, tak, kiedyś to Dniepropetrowsk, teraz to jest Dniepr. Byłam tam, byłam w Charkowie, teraz widzę zbombardowany Charków. Ja nie mogę na to patrzeć spokojnie, ale ja tam byłam w Żytomierzu, który niestety też nagle się nie odzywa do mnie, tak? Bo prawdopodobnie coś tam się może dzieje, ja nie wiem, ale neonatologią. Ale to jest Żytomierz, to jest Winnica, to jest Połtawa, oczywiście ja nie mówię już o Kijowie. To są wszystkie te miejsca, które ja odwiedzałam, którym doradzałam im, jak to organizacyjnie może troszkę inaczej zrobić, co my przede wszystkim robimy, co byśmy doradzali, bo wszystkie wcześniaczki na świecie są takie same. Oczywiście. I wymagają tego samego. Ja pamiętam, w Charkowie były dzieci, noworodki z Doniecka, jak ja byłam już. No i ja mówię, no i co, z mamą siedziały takie dzieci, chyba trójka wtedy była. I ja mówię, i co, wyprowadzicie te dzieci i one tam wrócą, tak? One tam wrócą i niestety stracimy z nimi kontakt. Bo wiadomo, że dla nas, neonatologów, tak zwany feedback, jeżeli chodzi o rozwój tych przyszłych dzieci, to jest ważne, bo my sobie doskonale już, mówię też o polskich neonatologach i o polskiej neonatologii, doskonale radzimy sobie z dziećmi bardzo, bardzo niedojrzałymi. Ta umieralność w Polsce jest w tej chwili noworodków jest taka sama jak w krajach skandynawskich. A czemu mówię o krajach skandynawskich? Bo oni mają najlepszą neonatologię w świecie. No i naprawdę jest podobna. Ta w każdym razie może ciut większa, ale naprawdę świetna. Myśmy tam od kilkunastu, jak zaczęliśmy w ogóle tą neonatologię na 1000, prawda? No w tej chwili mamy 2,5, tak? Na 1000. To jest niemowląt. Tak, to jest świetny wynik, prawda? No, oni mają wyższy, a poza tym no niestety ta statystyka tam też trochę kuleje, więc ja może mam te statystyki, ale no, też do końca, prawda, to tak tak dobrze pewno nie wygląda. W każdym razie pamiętam właśnie, że oni mówili, że ta kompleksowa opieka powypisowa, tak? O którą my też w Polsce walczymy, żeby ująć jakieś bardziej takie globalne ramy. To jest od wielu kilku lat projekt leży w szufladzie kilku ministrów zdrowia, bo chodzi nam oczywiście o to, żeby te wcześniaczki, które czasem rodzą się w naszych ośrodkach, w dużych miastach, no czasem wiadomo, że mieszkają 100 kilometrów od tego dużego ośrodka. Jak wypuszczamy te dzieci do domu, czy wypisujemy, to chcemy, oczywiście my je oglądamy. Neonatolodzy mogą oglądać dzieci w poradniach swoich neonatologicznych do trzeciego roku życia. Czyli to stale jak gdyby są nasze dzieci. Tak. My, zawsze są nasze, wszystkie dzieci są nasze, ale no, to są nasze neonatologiczne. Natomiast nie zawsze jest to, prawdopodobnie nie zawsze jest to możliwe, oni są tego samego. Bo przecież to jest tak naprawdę efekt naszej pracy. To jest efekt naszej pracy, ten dobry przyszły rozwój dzieci, bo te dzieci wymagają specjalistycznych badań, specjalistycznych konsultacji, rehabilitacji, często może wsparcia fizjologicznego, wsparcia psychologów, wsparcia konsultantów laktacyjnych, wsparcia logopedów. I taki projekt jest w ministerstwie, że przynajmniej 26-30 ośrodków, bo 16 to chyba za mało, tyle co jest województw, żeby stworzyć, żeby wcześniak, który mieszka, ma zameldowanie 100 kilometrów, 50-60 kilometrów, przyjechał we wtorek i mógł pod jednym dachem spotkać kilku chociaż specjalistów, bo on musi mieć jeszcze okulistę, on musi mieć audiologa, a jak coś się dzieje z serduszkiem, to we wtorek jest kardiolog, to zamówmy go na wtorek. Neurolog powinien być codziennie, tak? Fizjoterapeuta codziennie.
No to jest kosztowne, tak? Tak. To jest oczywiście kosztowne, ale to jest projekt, o którym my marzymy, tak? No a tamte, na przykład dzieci, które oni wysyłali do Doniecka, to w ogóle nie wiedzą, co się z nimi działo, jak przeżyły transport, prawda? I to było kilka lat temu, tak? A teraz, no to... Tragiczna jest to jest sytuacja. Tragiczna sytuacja. I kiedy my się dowiemy tak naprawdę, co ile z tym dzieci dzieci? nie udało im się uratować. Ale to, co oni do nas piszą, że jakich leków potrzebują, tak? To są wszystkie te leki, które my stosujemy. Także oni wiedzą, co robić. Absolutnie. Oni znają. Oni poza tym nie zawsze mają te możliwości, prawda? My mamy znacznie większe. Ja pamiętam dokładnie, jak myśmy jeździli do Stanów, prawda? Lata to były 90., tak? Ubiegłego stulecia, jakieś tam, no mniej więcej, no to może trochę później. To przecież my wracaliśmy tutaj do Polski, naładowani wiedzą i troszkę czasem byliśmy bezsilni. Nie mieliśmy takiego sprzętu jak oni. Myśmy tam chodzili codziennie do bibliotek i kserowaliśmy, tak? Ordynatorzy oddziałów amerykańskich dawali nam swoje karty do bibliotek do kserowania, żeby to było za darmo, tak? I myśmy kserowali i wysyłaliśmy do Polski kserokopie, tak? Teraz mamy dostęp do wszystkiego, tak? Tak naprawdę nasze biblioteki, wszystko mogą nam ściągnąć. Część jest oczywiście open access, prawda? Także możemy sobie czytać. I teraz my się czytać. Możemy podzielić tą kartą do ksero. Możemy też, tak. też, i to jak to nazwiemy, prawda? Bardzo ładnie to pani ujęła, prawda? Ta karta dla ratowania ukraińskich noworodków. Więc nasze logo, ratujemy ukraińskie wcześniaki. Na pewno będzie bardzo długo już teraz. No właśnie, pani profesor, ale z jednej strony tak, wyślemy sprzęt, neonatolodzy ukraińscy zrobią co w ich mocy, tak? Na pewno. Natomiast czy my myślimy o tym, żeby przynajmniej część tych dzieci, nie wiem, ściągnąć do nas? Tak, myślimy o tym i o tym też rozmawiamy. O tym też rozmawiamy. Ja o tym też przeprowadziłam kilka rozmów. Wiem absolutnie, że jak gdyby po stronie rządowej już w tej chwili jest organizacja pociągu, który ma pojechać po te dzieci, tak? Po noworodki właśnie. I chyba większość oddziałów już warszawskich na pewno, bo to jest organizowane w tej chwili przez szpital MSWiA. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica w tej chwili. I każdy z tych naszych oddziałów ma, teraz myślę, że warszawskich albo około warszawskich, ma dać te inkubatory. Ale pamiętajmy, ja sobie też to trochę nie wyobrażam i dlatego oczywiście głównie z Kijowa, bo inkubator no dla wielu ludzi być może jest jasne, że inkubator ratuje życie. To nie tak, prawda? To nie inkubator. Po pierwsze, inkubator inkubatorowi nierówny. Zawsze tak, zawsze od tego zaczynałam i zaczynam zresztą, bo teraz troszeczkę jeszcze mam zajęć, zaczynałam rozmowę z naszymi studentami medycyny, stając przy tak zwanym stanowisku. Mówię, słuchajcie, ten inkubator jest inkubatorem do intensywnej terapii, a ten może być nieco może gorszy, wygląda tak samo, tak? Ale nie ma tych wszystkich niuansów, tych wszystkich dodatkowych rzeczy, które są wyposażenia dodatkowego, które są niezbędne wcześniaku. Jak się tak patrzy, to się inkubator, ale on nie ratuje życia inkubator. On oczywiście zapewnia absolutnie prawidłową ciepłotę ciała. On umożliwia to, że układamy nasze dzieciątka w gniazdkach tak zwanych, które mają naśladować może macice. Ja nie lubię tego wyrażenia maciczki, bo to niektórzy tak mówią. To są gniazdka, tak? Które dzieciątko sobie leży. Tam to one są, niektórzy mówią rogale, no bo ma kształt rogala, no bo ma kształt macicy. Tam są te kulki odleżynowe, prawda, które przy każdym ruchu dziecka pobudzają zakończenia w skórze dziecka i to wszystko idzie do mózgu, tak? I my to oczywiście tłumaczymy studentom, tłumaczymy wszystkim naszym rodzicom, którzy są oczywiście z nami. Do tych rodziców jest tak ważne. Te wszystkie otwory, które my patrzymy na ten inkubator, to one są strasznie potrzebne, prawda? Do tego, żebyśmy mogli na przykład chociażby bezpiecznie dostarczać żywienie pozajelitowe, więc dożylne, tak? Także
to wszystko jest oczywiście dzięki inkubatorowi, że kaseta rentgenowska jest w inkubatorze, tak? Pod dzieciątkiem i nie potrzebujemy tego dziecka wynosić, że tak powiem, do rentgena, przenosić do rentgena. Robimy to, nazywamy point of care, czyli wszystko, co się da przy inkubatorze, tak? Wszystko, co ma podjechać, wszystko do noworodka, tak? Czyli to jest też tak istotne. No i oczywiście to, co tak powiedziałam już na początku, zapewnia prawidłowy oddech, czyli jak się potrzebno respirator. No, tych respiratorów jest mnóstwo, prawda? I coraz nowsze, coraz wspanialsze, coraz bardziej dokładne, co jest bardzo istotne, prawda? Bo to nie jest tak, że stoi się przy respiratorze i można, przepraszam, bardzo kolokwialnie powiem, kręcić gałkami, tak? No tak. To niestety jest ogromna sztuka, tak? To jest ogromna sztuka i te respiratory są bardzo ważne, dlatego też między innymi doradziłam Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, żeby jednak dla neonatologów Ukrainy, chociaż oni znają nowoczesne bardzo respiratory, dali te prostsze, tak? Respiratory, nie wiadomo, głównie dlatego, no żeby im było też łatwiej, może też szybciej po prostu działać. Oczywiście oni znają dobre im. No tak, tylko tam może się włączać część lekarzy, którzy może nie są neonatologami, a będą potrzebni, żeby pomóc. Nigdy nie wiadomo, tak? Pamiętajmy też o tym, że specjalizacja z neonatologii w Ukrainie trwa znacznie krócej niż w Polsce. I to chyba 2 lata, tak? To jest trochę krótko, prawda? No, ale oni oczywiście później zdobywają tą wiedzę, bardzo ciężko pracują, bardzo dużo się uczą. Jak powiedziałam, młodzi bardzo dobrze znają języki, a więc no, też czasem udaje im się oczywiście wyjechać w świat. No więc świat im też pomaga już od dawna, prawda? A teraz tam zostają, nie wyjadą. Lekarze, nie wiem, pojedynczy pewno wyjadą. Lekarze będą tam działać. Lekarze zostali. Myślę, że zostaną. Wiem, że ci moi znajomi dzieci wywieźli do lasu, do Dawieś, tak? A sami pracują, tak? Zostali ze swoimi pacjentami. To są lekarze. Ja nie wiem, ja może powiem, tego może nie powinnam mówić, ale... Ale ja mam takie wspomnienia z dzieciństwa, z wypadków poznańskich 1956 roku, kiedy mój ojciec, chirurg, nie wychodził ze szpitala. A moja mama rodziła moją najmłodszą siostrę. I my same w domu, no nie uważam z opiekunką, z gosposią, ale to było straszne dla nas, bo myśmy widzieli tak naprawdę tych ludzi, tych którzy, robotników, którzy biegali, czy ludzi, żołnierzy, prawda, po dachach i bronili. Także wypadki poznańskie, ja pamiętam, tak, dobrze. I pamiętam, że to też dla mnie było to traumatyczne i że... Jak, no właśnie to, że wtedy nikogo nie było tak naprawdę z rodziców w domu, no bo ojciec pracował non-stop, operował, tak? Natomiast z rannych. Natomiast, no oni w tej chwili tak pracują, tak? Tak pracują. A ci walczą o noworodki, walczą o noworodki, a wszyscy inni opatrują rannych, operują. Możemy sobie to wyobrazić, ale trudno, prawda? Bardzo trudno. A tymczasem wojna chyba sprzyja temu, żeby pojawiało się coraz więcej wcześniaków, prawda? Stres, zmęczenie. Pani redaktor, na szczęście nie mamy takiego doświadczenia w Polsce, ale myślę, że na pewno tak, no bo patrząc na te nasze wyniki, które były kiedyś, a teraz, natomiast jestem przekonana, jest na pewno więcej i utrat ciąż, poronień, prawda? Już sam fakt, że pandemia też, prawda, tuż przed wojną, prawda, jednak zmieniła też troszkę oblicze
polskiej i położnictwa polskiego i neonatologii, no bo przecież mamy ciężarne, czy mieliśmy ciężarne, czy mamy nadal na ECMO, czyli na wspomaganiu zewnątrzustrojowym, które Boże, w tych ciężkich zakażeń covidowych było, jest mniej, czy było mniej u ciężarnych, bo ciężarne jednak się chroniły, prawda, nie, jednak izolowały się bardziej. Natomiast jeżeli już chorowały, to bardzo, bardzo ciężko. No mój syn jest położnikiem, to mówi, że co dyżur, to oczywiście, że są kobiety, które przede wszystkim się nie szczepią, niestety w ciąży, chociaż stale o tym mówimy i czasem są po prostu bardzo, bardzo ciężkie. Do tego teraz wyobraźmy sobie, jak tam wygląda na Ukrainie podobnie, prawda, jeżeli chodzi o covidową sytuację, albo jeszcze gorzej. Do tego w tej chwili dochodzi ten stres i ten ogromny stres. Przecież myśmy się włączyli bardzo aktywnie i od razu, prawda, Koalicja dla Wcześniaków i wszystkie właściwie stowarzyszenia nasze wcześniacze, tak, wspierające rodziców wcześniaków, tą akcję EFCI, czyli Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Opieki nad Wcześniakami, akcję Zero Separation, Zero Separacji, tak? Bo przecież oddziały były zamknięte. To była tragedia dla psychiki rodziców, prawda? Przecież wiele tygodni rodzice nie widzieli swoich dzieci. Matka nie mogła dotknąć swojego noworodka. To, co my w tej chwili uważamy za najważniejsze w prawidłowej opiece, poza oczywiście tym wsparciem oddechu, o którym mówi, to pierwsze krople pokarmu dziecka, nawet dla tego malutkiego, 600-700 gramowe, do buzi. Mamy oczywiście pokarmu do buzi wcześniaczka, prawda? I potem coraz więcej, najlepiej, żeby ta mama oddawała ten pokarm przy inkubatorze, bo wtedy jest lepsza stymulacja laktacji. No i dotyk mamy prawda, od razu tego kangurowania skóry do skóry, kontaktu. Nie może ta mama malutkiemu 600-gramowemu dzieciaczkowi zapewnić, tak? Ale oczywiście to jest ten wstęp, prawda? Tak. A potem to wszystko, które było tak bardzo, prawda, przerwane w pandemii. Co się dzieje teraz w wojnie? Ja nie wiem, co tam się dzieje, ale to jest tragedia dla psychiki rodziców. Tak być nie może, jak to się odbije na rozwoju naszych dzieci i naszych wcześniaków, jak jeżeli chodzi o pandemię, a do tego dwie wielkie tragedie, dodatkowo większa jeszcze, prawda, tragedia, jaką jest wojna. Tam bomby spadają na transporty sanitarne. No tam bomby spadają na szpitale. To my to słyszymy, patrzymy na to z przerażeniem. Ale to oni odczuwają to tak naprawdę, prawda? Do końca my tak, nie jesteśmy. Nam trudno sobie czasami w ogóle wyobrazić. Nikt z nas nie myślał, że może do tego dojść, prawda? Że może coś takiego jeszcze w naszych czasach, takie bestialstwo się wydarzyć. No więc właśnie. Ja znam tylko z opowieści dziadków, tak? I też zawsze mówili, że trzeba zrobić wszystko, żeby nigdy do czegoś takiego więcej nie doszło, tak? A jak widać. On zrobił. On to zrobił. Szalenie zawładnął Ukrainą i nie wiem, co będzie dalej. Miejmy nadzieję, że znajdzie się jakieś mądre, dobre rozwiązanie, bo mówię, ci najmniejsi, najmłodsi cierpią najbardziej. My musimy w to wierzyć, ale wierzyliśmy też, że nie będzie wojny na Ukrainie. No wierzyliśmy, to prawda. No ale dziś cały świat próbuje, a przynajmniej jego większość, tak, próbuje w jakiś sposób coś zrobić właśnie chociażby dla tych najsłabszych. Miejmy nadzieję, że państwa działania też przyniosą ten skutek, uratują te życia, te małe, bezbronne, te takie właśnie najbardziej narażone na wojenną zawiruchę. Dziękuję pięknie, pani profesor. Dziękuję panie redaktor i ratujmy ukraińskie wcześniaki i zbierajmy pieniądze. Tak, szanowni państwo, oczywiście jeśli chcecie pomóc ukraińskim wcześniakom, warto wejść chociażby czy na social media, czy na stronę Koalicji dla Wcześniaka i tam znajdziecie wszystkie informacje. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.